Widzimy w naszym badaniu, że przede wszystkim bardzo skraca się, radykalnie cały czas skraca się czas, w który potrzebujemy na znalezienie nowej pracy. W tej chwili to jest 2 i 3 miesiące. I ta grupa, która jest najbardziej sprawna na rynku pracy, to są przede wszystkim osoby młode, od 18 do 29 roku życia. To są głównie mieszkańcy średniej wielkości miast i tych największych aglomeracji. Co ciekawe, to są też specyficzne grupy, jeżeli chodzi o branżę, bo widzimy, że na przykład branża obsługi klienta, sprzedawcy, kasjerzy, to jest taki obszar, w którym zdecydowanie więcej i zdecydowanie częściej chcemy zmieniać pracę niż cała reszta rynku. Co ciekawe, wśród tych osób, które zdecydowanie najlepiej sobie radzą, które właśnie miały taki najszybszy czas na zmianę stanowiska, widzimy też duży udział takich osób, które mają dosyć łatwo aplikowalne w innych miejscach kompetencje. To są pracownicy biurowi, to są mniej wykwalifikowani pracownicy produkcji, gdzie dosyć łatwo jest im zmienić pracodawcę, robić dokładnie te same rzeczy albo bardzo podobne, tylko w nowym miejscu pracy. Nie zmieniają pracy przede wszystkim osoby starsze wiekiem, takie, które już są dosyć mocno doświadczone, mają też umiarkowane poczucie, że ich szanse rynkowe są większe. Więc to jest trochę taka mieszanka instynktu samozachowawczego, doświadczenia wyniesionego z przeszłości, tego, że już poszukiwałem pracy i mogło mi to chwilę zająć, być może nie mam tak dużego zaufania do tego, że praca jest dostępna dla mnie na rynku, albo też mam świadomość, że pracodawcy nie tak znowu chętnie cały czas zatrudniają osoby starsze wiekiem. Także niestety mamy nadzieję, że to jakby ten trend będzie się odwracał, że coraz więcej pracodawców będzie chciał współpracować z doświadczonymi, starszymi wiekiem pracownikami, ale na razie to oni, niezależnie od grupy zawodowej czy regionu, po prostu mają poczucie, że jest im trudniej na rynku pracy.